Miło i dumnie zrobiło się w sali narad starostwa powiatowego w Wejherowie podczas wizyty gości, którzy opowiadali o swoich sukcesach na arenie międzynarodowej. Starosta Gabriela Licius wręczyła gratulacje na ręce trenerów klubu Świat Tańca oraz Akademii Piłki Siatkowej z Rumi. Bardzo taką dużą grupą, która odniosła ostatnio ogromny sukces, to jest właśnie grupa dzieci, która tańczy w klubie Świat Tańca. Oni wyjeżdżając do Chorwacji na mistrzostwa zdobyli mistrzostwo świata i to praktycznie w każdej kategorii, bo i w tych młodszych grupach, i w starszych, i w tańcu indywidualnym. Dlatego ogromne sukcesy i ogromne podziękowania dla tych jakże małych jeszcze dzieci, bo zaczynają tańczyć w wieku nawet od 3 lat, 4, 5 i tak naprawdę to są same małe dzieci. Druga grupa to są bardzo młode dziewczyny z Akademii Piłki Siatkowej z Rumi, które również uzyskały Mistrzostwo Polski Młodziczek w 2015 roku. Oprócz gratulacji przyznano 2 nagrody finansowe. Jedna w wysokości 700 zł trafiła do Rafała Karcz, trenera kickboxingu. Druga w wysokości 750 zł została przyznana młodemu zawodnikowi żeglarstwa sportowego Tytusowi Butowskiemu. Nagrodę odebrał ojciec 14-letniego Tytusa.